Witajcie, kochani, Witajcie. Monika i Marcin Gajdowie. W naszych pogajduchach chcielibyśmy w najbliższym czasie poruszyć temat sumienia. Sumienie, sumienie, sumienie. Wydaje się, że podobnie jak o czasie i o miłości, moglibyśmy powiedzieć, że póki mnie nie pytasz, to wiem, co to jest, ale jak się spytasz, to właściwie nie wiem, co to jest to sumienie. Wydaje się nam, że to jest bardzo, bardzo ważny temat w obecnych czasach. Niedawno miałam taki moment, że mówię do Marcina tak, jakby budziłam się rano, mówię, Marcin, my musimy że tym sumieniu powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że być wiele osób, szczególnie właśnie głęboko zaangażowanych w swoją wiarę, w życie wiarą w kościół, ma różne dylematy, trudności. Czasami też nasi rozmówcy, jesteśmy psychoterapeutami przychodzą z takimi problemami, czasami nawet z objawami chorobowymi wynikającymi z tego właśnie, że w jakiś sposób mają trudność z rozeznaniem, co jest grzechem, co nie jest grzechem, jak tu właśnie kierować się sumieniem. Właściwie nie można mówić o dojrzałości osobistej, osobowej człowieka do momentu, w którym ten nie ma jakiegoś świadomego, bardzo wglądu w to wewnętrzne sanktuarium, które nazywamy sumieniem, i widzimy ogromny, naprawdę ogromny deficyt w tym takim popularnym nauczaniu kościoła. Mówi się o przykazaniach, mówi się o prawie, o przepisach, o zasadach, natomiast bardzo, bardzo mało. Mówi się, czy lepiej powiedzieć, mówiło się do tej pory o sumieniu. Mówię w czasie przeszłym trochę dlatego, że gdyby mnie ktoś spytał o to, czym dla mnie charakteryzuje się przede wszystkim pontyfikat papieża Franciszka, to gdybym miał to bardzo jakoś syntetycznie ująć w jednym zdaniu, to bym powiedział, że to jest pontyfikat, który upomina się o sumienie. Papież Franciszek jest nieustannie skupiony na tym rozeznawaniu. Wiele jego dokumentów nie jest rozumianych właśnie dlatego, że upomina się o to, by prawo nie było ważniejsze niż miłość, a miłość. I jak ją w praktyce zastosować, poznajemy w sumieniu, właśnie. I papież nieustannie mówi o rozeznawaniu, wzbudzając w wielu środowiskach z tego powodu lęk, bo ludzie często wolą schować się za prawo, niż sami ponosić pewną odpowiedzialność. O tym jeszcze będziemy mówili. I Marcin tutaj powiedział, że rzadko się mówi o sumieniu, ale bardzo często jednak pada zdanie na temat sumienia, że tak mam się kierować sumieniem, ale musi być ono prawidłowo ukształtowane. Czyli znów jak gdyby troszkę z tyłu tego zdania, sumienie jest najważniejsze, ale znów mamy nakazy, zakazy można powiedzieć, trzymaj się bardziej prawa. Żeby przypadkiem twoje sumienie nie okazało się właśnie jakoś, nie wiem, źle ukształtowane, więc jest troszkę taka pułapka, w którą yy, no, wpadamy. Tutaj troszeczkę chcielibyśmy właśnie jakby tą mgłę rozwiać. rozświetlić, rozwiać światłem. Yy, tak jak słońce wstaje rano i, i ono rozświeca właśnie ziemię i mgły się unoszą. I wszystko widać jasno i wyraźnie. No bo tak popularnie rzecz biorąc to, co Monika powiedziała, to właśnie tak działa. Używaj sumienia, tak. oczywiście, ale, ale ono ma być uformowane według prawa, czyli generalnie, jeśli nie wiesz, co zrobić, patrz prawo, nie patrz sumienie, i dochodzi do Naprawdę infantylizacji, do tego, że ludzie potrafią na przykład wysłać do nas maila z pytaniem, czy można im, czy wolno im czytać jakąś książkę, która nie ma imprimatur. I to jest sytuacja naprawdę w jakimś sensie dramatyczna. Sumienie również nie jest często dotykane z tego powodu, który ogólnie w kościele nazywamy klerykalizmem rozwiniemy ten temat w następnych odcinkach. W każdym razie na sumienie chcemy patrzeć jak na takiego uśpionego olbrzyma. Może nasze parę odcinków, na które Cię, Was już zapraszamy, pozwolą nam tego olbrzyma obudzić. powiedzieć niech wstanie ten olbrzym, niech zacznie być widoczny, niech niech się uruchomi. No i też jesteśmy w takim momencie dużych przemian. Żeby być kryzys, kościoła, wiary. No, nie chcę tutaj się w to jakoś zagłębiać. Ale, ale trochę chcemy. Ale takie hmm. momenty kryzysowe są być, kluczowe dla rozwoju, każdego rozwoju. Osoby, małżeństwa, wspólnoty, kościoła także może to budzić lęk, bo to są trudne momenty, ale z drugiej strony one zapraszają właśnie do pewnej zmiany, do pewnego. Przewartościowania, przeakcentowania pewnych spraw, do podjęcia może właśnie nowych tematów, albo takich, które były właśnie jakoś skostniały i blokują życie. I to jest trudny moment, ale też i piękny. I wydaje mi się, że temat sumienia, właśnie w tym kryzysie kościoła, w tej zmianie, jest jakoś bardzo kluczowy. No wiecie, kochani, że. Jednym z naszych ulubionych słów jest słowo rozwój, i to jest naprawdę czas, który zaprasza do rozwoju, bo nie da się już ukryć za prawo, nie da się żyć w kościele bez używania osobistego rozeznawania. Wiele osób mówi o tym, coraz bardziej mówi się o tym w kontekście, w wielu kontekstach, m.in. w kontekście sakramentu spowiedzi. A jak tutaj się schować za prawo, za to, co mówią nasi hierarchowie, kiedy nie tylko wśród liderów świeckich, czy w ogóle środowisk kościelnych świeckich jest bardzo dużo różnych opcji, i w zasadzie, co nie klikniesz, to możesz widzieć skrajnie różne opinie, ale biskupi. Mają między sobą różne zdania, coraz wyraźniej to zaznaczają, i znamy również kardynałów, którzy mają inne zdanie niż papież w bardzo istotnych sprawach związanych z sumieniem. Także ludzie, którzy byli przyzwyczajeni do tego, że wszystko jest jednakowo że mamy do czynienia z monolitem jakimś etycznym mówiąc o kościele, Okazuje się, że tak nie jest i papież Franciszek też wyraźnie o tym mówi: że niektórzy tęsknili za tym monolitem, ale nie, my, nie jesteśmy sektą. Jesteśmy wspólnotą ludzi różnych, myślących, którzy są wezwani do tego, żeby używać sumienia. I kończąc ten pierwszy odcinek, takie zagajenie na temat sumienia. Chcielibyśmy przytoczyć definicję sumienia z Katechizmu Kościoła Katolickiego. Może to nie jest definicja, no właśnie, ale jest może. tam jeden z wielu, jedno mhm. z wielu pięknych określeń. No dla mnie kluczowe, dlatego może powiedziałam, że definicja, bo dla mnie jednak to jest definicja. To jest takie, można powiedzieć, kwintesencja tego, jak, jak właśnie Kościół, chrześcijaństwo rozumie sumienie. No i takie maleńka, maleńka, maleńka przerwa. Jak Ty uważasz, co to jest sumienie? Hmm. Okay. Póki nie spytałaś, wiedziałem. <laughs> no właśnie, wcale nie taka prosta odpowiedź. I teraz w katechizmie czytamy: to jest punkt 1776. Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa. Hmm, cuda. Piękne, słuchajcie, zapraszamy Was na kolejne odcinki. Mamy nadzieję, że to będzie cudowna wspólna podróż. Bądźcie z nami w następnych częściach. Do zobaczenia.